Cześć, witam was moje fany w kolejnym, choć niespodziewanym, bo przyznajcie się, w piątek się nie spodziewaliście odcinka. Ja w sumie trochę też, ale od jakiegoś czasu zbiera mi się i zbiera troszkę nowych klocków, troszkę i przychodzi. I dzisiaj ta szala została przeważona, moi drodzy. Dostałem pewną paczkę i stwierdziłem, kurde, no jest tyle już tych paczek, że może zróbmy tutaj jakiś haul, więc jedźmy. Drodzy, nim przejdziemy do samego paczkowania i haulu, chciałbym wam polecić, ponieważ przyszła mi ostatnio z wydawnictwa Blue Ocean nowy magazyn, znaczy nowy numer magazynu Playmobil Novel More. To nie jest nowy magazyn, ponieważ to jest jego drugi numer. Lego stale nam nie dostarcza, Lego Castle, nie ma szans na nic w tym temacie, a Playmobil, jak widzimy, tutaj się nie czai, robi nam, na przykład teraz dostaliśmy w ogóle taki oto magazyn ze świetną figurką, w ogóle to wygląda trochę jak taką płonącej róży, prawda? Fajne detale, tutaj jeszcze widzimy siekiera, chociaż pewnie my teraz pojedziecie, bo to nie siekiera, tylko jakaś, nawet nie halabarda, tylko jakiś inny rodzaj broni, chociaż chyba siekiera. Bardzo fajna figurka, tak jak mówię, Lego Castle nam nie dostarcza, nie rozpieszcza nas, więc rozpieśćmy się sami, moi drodzy. 12,99, więc nie jest to jakaś wygórowana cena, a i mamy przyszły numer, więc gazetka zawita z nami na stałe. Ten numer będzie 25 lutego, więc tu musimy troszkę poczekać, natomiast dostaniemy tam taką oto kolejną figurkę. Wszystko super, aczkolwiek czekam, aż zamiast rycerzy dostaniemy na przykład jakąś niewiastę, karczmarkę czy coś takiego. Bardzo fajna sprawa, naprawdę mi się to podoba, bo w ogóle Playmobil mi się podobają, tak seria tutaj kaslowa to już w ogóle, moi drodzy, ale mamy więcej paczuszek, ponieważ spokojnie tutaj wszystko. Jedźmy jednak po kolejności, prawie po kolejności. Teraz może... Aaaaaj! Gdzie ty poleciałaś? Teraz coś, co sobie sam kupiłem, moi drodzy. No cóż, pozazdrościłem naszemu królowi Lego Tuba. Lego Tuba, no właśnie, że chyba nie są na Lego Tuby, ale na Klocko Tubie na pewno. Maciej Klocki kupił sobie takie to dwa zestawy. Stwierdziłem, że również je przetestuję. Faktycznie wyglądają one ciekawie, głównie ze względu na wszechobecne złoto, które się tu znajduje. Ja jego recenzję obejrzałem tak bardzo po łebkach. Zrobimy też swoją, a później sobie może porównamy, która jest jaka i w ogóle to zobaczymy. Moi drodzy, natomiast takie dwie paczuchy sobie kupiłem, to na pewno, i tak, na znanym portalu aukcyjnym, i nie były one tanie, także mam nadzieję, że będą warte swojej ceny. Co tam, moi drodzy, jeszcze się pojawiło dzisiaj? No właśnie, dzisiaj otrzymałem od Dealer Kloca, wspaniały kanał, który traktuje o handlowaniu. No, dealer mogłoby mówić coś innego niż w rzeczywistości, ponieważ drugi człon jest bardzo ważny, kloc. Kuba handluje klockami na Bricklinku i nie tylko, bo też na eBayu. I w ogóle ma naprawdę mega fajną szkołę tego, jak to robić, jeżeli chcecie handlować, żyć z handlu klockami, jak to robić czarno na białym. Kuba wjeżdża na biało, w ogóle nie czai się, wszystko wykłada, nie tutaj trując, że jakieś sekrety, że jakieś handlowe, bla bla. Nie, Kuba jest bardzo fajny. Wysłał mi się świetną paczkę na moim bazowym kanale, był haul. Wysłał mi również taką paczuchę, tu ponoć, czy ponoć, są figurki, bardzo ponoć podobne do oryginalnych Lego. I to jest naprawdę cała koperta, moi drodzy, jest wypchana tymi figurkami po brzegi. To nie jest tak, że to jest powietrze czy coś. Ja myślę, że tu na oko 50 figurek jest jak nic. Ja wiem, że on nas u siebie na filmach opowiadał. Zapraszam was na jego kanał, zresztą bejście. Nawet subskrypcję może zostawcie, bo kto wie, co za kilka lat, tak jak ja posiadam sklep, wy też nie będziecie posiadać i wtedy Kubie podziękujecie, że was wszystkiego nauczył. Myślę, że warto mi to zrobić. Zostawić, mówię, tam te subskrypcje i wszystko, bo nawet jeżeli teraz o tym nie myślicie, za kilka lat możecie zacząć o tym myśleć i wtedy coś naprawdę ukaże przydatna wiedza. On często pokazywał tam, że ma właśnie takie figurki łudząco podobne do Lego. Jestem bardzo ich ciekaw. I martwię się trochę, że jeżeli są łudząco podobne, że jak zmieszałem się z Lego, że mogę mieć z tym problemy. Koperta wypchana po brzegi absolutnie klockami, figurkami zaznaczmy, i tam jest tego naprawdę dużo. Oczywiście poświęcę temu osobny odcinek, jak nie w ogóle cały tydzień odcinków, moi drodzy, bo myślę, że to będzie naprawdę cały tydzień w ogóle odcinków, moi drodzy. Waham się mocno, by nie zrobić tutaj codziennych filmików przez jakiś czas, ale o tym pod koniec filmu. Co tam, moi drodzy, jeszcze mamy? No właśnie, dostałem paczuchę, gdzie ty lecisz? Dostałem dwie paczuchy od fanów, moi drodzy. Jedna niestety przyszła mi, znaczy niestety, przyszła mi jakiś czas temu. Niestety, moja narzeczona nie jest tak wyrozumiała, jakbym chciał czasami, i wywaliła mi karton z tego, w związku z tym muszę wam tak przedstawić. Dostałem paczkę od Mateusza.
A niestety mam ją w ten sposób, bo tak jak mówię, moja narzeczona wywaliła karton. Moi drodzy, patrzcie jakie rarytasy. Kobi lat 90. wczesnych 2000. Mateusz jest moim ogromnym fanem, co więcej, nie posiada swojego kanału, nawet dzisiaj z nim o tym rozmawiałem, nie jestem w stanie wam go w jakikolwiek sposób polecić, on po prostu jest fanem. Wysłał mi taki rarytas. Ja w ogóle ścisłości w latach 90. czasem miałem 2 czy 3 paczki Kobi, właśnie jako alternatywę, bo mi rodzice nie chcieli kupić Lego, bo drogo, nie było kasy, to inne czasy zgubi i tak dalej. Kupowali mi te od święta Kobi, 3 zestawy miałem i ja pamiętam dokładnie, jak Kobi wyglądało, tak? Czy jak Kobi wyglądało, tak? I Mateusz wysłał mi te paczki. I naprawdę mam nadzieję, że te filmy to będzie mega rarytas na Klockotubie, bo zestawy są jak najbardziej tego rarytasowego podejścia chyba warte. Mateusz, wielkie dzięki i naprawdę myślę, że ci się będę musiał jakoś odwdzięczyć, no bo to nie są przecież tanie rzeczy. Ale to nie jest, moi drodzy, ostatnia. Dostałem już paczkę. Wybaczcie, ja niestety otwarłem też wcześniej. Tutaj znowu brak mojej wyrozumiałości. Ale, na swoją obronę, co mogę powiedzieć, dostałem ją znienacka. Po prostu, nagle zadzwonił do mnie domofon, odbieram paczkę, no i klocki jakieś. Wiecie, nie wiem, mówię, może ktoś mi zwrócił, ja prowadzę sklep, może ktoś dokonał zwrotu klocków czy coś, nie wiem, otwieram, patrzę, a tutaj paczka od fana, moi drodzy. A, więc mówię, niespodziewanie tego nie mogłem, więc tego otworzyć na wizji, ale spokojnie, jakoś tak specjalnie zaglądałem. Szanowny panie Szymonie, żeby nie było list. Razem z 7-letnim synem oglądamy pana, często pana produkcje na YouTube. Jesteśmy szczerze pod wrażeniem inwencji i luzu w robieniu tych filmów. Niektóre pana pomysły są naprawdę zaskakujące. Z inicjatywy syna wysyłamy panu zestawy. Zestaw, który może przyda się panu do jakiegoś WTF-a. Oczywiście się przyda do filmu WTF-a. Aczkolwiek nie wydaje mi się on być mesjaszem klocków. Pozdrawiamy Robert i Franek, lat 7, Durlik. Franek również, bo to napisał, że zagaduje tata na komputerze. Franek mi się tutaj również dopisał. Dołożyliśmy trochę gruzu z wybaczcie, nie potrafię przed tego słowa. A, z podróbek, okej, przepraszam, Franek. Bez okularów jestem. Z podróbek. I teraz tak, faktycznie jest tutaj, oczywiście oprócz folii, która mi się przyda do mojego sklepu właśnie, z którego wysyłam z folią, jest faktycznie kajdan. I ciężko mi powiedzieć, czy to jest kajdan z Lego prawdziwy, czy z podróbek, no bo wiecie. Mamy faktycznie tutaj, jest troszkę takiego klocka, na przykład, o spójrzcie, w ogóle tu jest logo Star Wars i to jest podróbkowe, bezczelne logo Star Wars. No i trochę kloców, wiadomo, że się przyda do ogólnego miksa, zmiksujemy się, to się jakoś przyda, moi drodzy. I mamy również paczuchę Bricks Police Car. Okej, wygląda na no name'a, bo nie widzę tu nigdzie żadnej firmy. No bardzo ciekawe, przyznam się szczerze, bardzo ciekawa policja. Tyle, moi drodzy, w paczce. Niesamowicie mnie interesuje, co to będzie. Nikt się mnie nie przyznaje, żeby to jakaś firma była. Tak jak pisarz, nie spodziewam się, żeby to był mesjasz. I on swoją drogą też mi mocno przypomina podróbki z lat Kobi, z lat 90. Swoją taką trochę topornością. Ale zobaczymy, co to będzie. Szkoda, że jednak nie ma tej nazwy firmy. No bo cóż, moi drodzy, to by było ważne. I cóż tu jeszcze mamy, moi drodzy? I na deser mamy na deser. I to jest ostatnia rzecz w tym holu. Moi drodzy, pewną paczkę, która przyszła mi z AliExpress. W ogóle czekam teraz na dużo paczek z AliExpress. I wy już poniekąd możecie się domyślać, co to jest. Po kształcie. Nawet te bąbelki mogłyby sugerować study. I co tu dużo ściemniać? Co może mieć taki kształt? Zastanówcie się teraz głęboko. I mocno. Tak jest, moi drodzy, zamówiłem trochę ulic. Aj! Chyba nie powinienem był tego mówić, no bo przecież ulice teraz kojarzą się ze strajkiem, a to jest wchodzenie w politykę. Aj, no właśnie. Ciężko będzie mi to w ogóle chyba zrecenzować, no bo jak będę mógł powiedzieć tutaj, że nie wiem, jedzie auto, to słychać pisk. Aj! Pisk! Nie pisk, tylko pisk! Moi drodzy, chciałbym się troszkę odnieść do mojego ostatniego filmu, gdzie w kilku komentarzach wybuchło ogromne wręcz oburzenie po tym, jak śmiałem napisać, że łączy nas piłka, a PiS nas dzieli. Moi drodzy, to jest dokładny przykład tego, co tam napisałem, bo czyż nie jest tak, że jeżeli napisałem cokolwiek, bo zaznaczmy, to nie jest coś złego o PiSie, napisałem cokolwiek o PiSie,
to ludzie się burzą? Czy to nie jest właśnie dokładny przykład tego, że PiS nas dzieli? Bo jeżeli napisałem cokolwiek o PiSie, nie w sposób pozytywny, a w sposób neutralny, a nawet prawdziwy, to czy naprawdę... Chodzi mi o to, że tak jak mówię, o PiSie aktualnie według TVP Info i innych rzeczy można mówić tylko i wyłącznie pozytywnie. Wszystko, co się powie o nim innego, jest jawnym atakiem na tą partię. Już nie mówię o lewackim faszyzmie i tak dalej, moi drodzy. I czy właśnie to nie jest kuriozjum? I to czy właśnie nie pokazuje, jak pięknie ta partia nas dzieli? No bo jednak tak jest i moi drodzy, moim prywatnym zdaniem to tam nie było nic złego absolutnie w tym zdaniu. I oczywiście można by się tutaj kłócić, że pewnie mi zaraz zwrócić, że bo ty masz swoje zdanie i tak dalej. To jest naprawdę moje zdanie, że jeżeli premier tego państwa, a nieważne kim on jest, wychodzi i jawnie nawołuje do walki jednych Polaków z drugimi, a dokładnie to zrobił pan Kaczyński, jawnie nawołuje do walki. Czy to nie jest dzielenie? Tak stricte naprawdę, obiektywnie, naprawdę obiektywnie. Czy jeżeli ja was teraz nawołam, byśmy zaatakowali kanał jakiegoś innego youtubera, czy to nie jest dzielenie? Zastanówcie sobie i odpowiedzcie. I tu naprawdę nie chodzi mi o jakąś politykę. Nie chcę poruszać oczywiście tematów politycznych, chociaż nie uważam też, by takie skrajności... jakby się miały nie dać tutaj, bo oczywiście można powiedzieć, że to jest kanał o klockach dla dzieci. Szczerze powiem, tu myślę, że jest większość jednak starszych dzieci, osób już w jakiś sposób świadomych, albo osób, które dopiero dowiadują się, co się tutaj u nas dzieje i myślę, że to sobie zdanie jakoś gdzieś tam wyrabiają. Jednak nie uważam, że powiedziałem coś w tamtym filmiku tak złego. Nie, absolutnie. Powiedziałem coś, co jest faktem, bo nie można inaczej nazwać tego, że wychodzi gość, nawołuje do walk, że to nie jest, prawda, dzielenie. Nie można tego tak nazwać. I właśnie to pokazuje, jak ta partia dzieli, bo pisząc coś o niej niepozytywnego, pewne osoby już się oburzają. Cóż mogę, moi drodzy, dodać? Wiele z was mnie oczywiście broniło, każdy ma możliwość wyrażenia swojego zdania i się oczywiście z tym zgadzam, to jest mój kanał, mogę sobie robić co chcę, a wam jeżeli się to nie podoba, możecie sobie ten kanał odsubskrybować. Nie chcę iść tutaj oczywiście w politykę, tutaj nie będzie polityki, a stwierdzanie, że na 7-minutowym filmie padło jedno zdanie, to jest w ogóle film polityczny, też jest kuriozjum pokazującym trochę, co się aktualnie u nas, moi drodzy, dzieje i w woli ścisłości. Woli ścisłości. Ja mocno analizowałem, o czym mówiłem już na tym filmie wcześniej, czy nie robić nam tutaj codziennie filmów. W związku z tym, co się dzieje na ulicach, w związku z tym, że właściwie mamy rewolucję na naszych oczach, ja się bardzo mocno waham, czy w związku z protestami w ramach, to będzie zabawne, ale protestu, nie robić tutaj codziennie filmiku. Skoro mamy syf na ulicach, niech będzie też syf na kanale, w sensie syf w klockach, no bo WTF to przecież syf. Znaczy nie mówiłem akurat o tamtych, mówię ogólnie. WTF to syf, tak? Więc może miejmy syf na tym kanale, ale...